Hej, witam Was na kanale Enjoyment Family, jestem Krzysiek i dzisiaj porozmawiamy sobie o dodatku węglowym, który możemy zgarnąć, o ile nie spóźniliście się i ten film nie oglądacie po 30 listopada. Pierwsza rzecz, kto nie dostanie 3000 zł, to osoby, którym już udało się kupić węgiel po cenie gwarantowanej tych 966 zł, które były wcześniej. Ja osobiście nie znam żadnej z takich osób, kompletnie nikogo, nawet nie znam żadnego składu, który tak sprzedawał, bo wszyscy uznali, że jest to dla nich nieopłacalne, więc jeśli jesteś w tym gronie, to sorry, ale możesz już wyjść, bo to nie jest film dla ciebie. Kolejną rzeczą, aby uzyskać ten 3000 z tego dodatku węglowego, musisz mieć złożony wniosek CEB. Jeśli go nie złożyłeś, no to jesteś trochę w dupie, z tego względu, że jeśli chciałbyś go teraz złożyć, to jest wielkie prawdopodobieństwo, że dostaniesz karę 5000 zł, że nie złożyłeś go wcześniej, ale za to dostaniesz 3000 później, więc i tak jesteś 2000 w plecy, więc jeśli jesteś taką osobą, która jeszcze nie złożyła tego wniosku, to też możesz wyjść z tego filmu. Więc skoro jesteśmy tutaj już w trójkę, możemy przejść do kolejnej części. Do wszystkich informacji, które Wam podaję tutaj, dam Wam linki, skąd ja to wyczytałem, skąd ja się o tym dowiedziałem, bo przeszczupałem cały internet, żeby mieć taką wiedzę, jaką mam teraz i którą Wam w skrócie po prostu przekazuję te najważniejsze informacje, bo nie ma sensu Wam czytać wszystkiego, bo to się... Będziecie mieli dynkę jak ja, łysą. Jeszcze jedna ważna rzecz i teraz powinieneś się spiąć i się bardzo pośpieszyć z tego względu, że tak jak wyczytacie sobie na jednym z artykułów na dole, który Wam podłączyłem w opisie, jest jeden haczyk w tym wszystkim, w tych 3000, jest możliwość, że nie każdy je dostanie, przynajmniej niepełne 3000. Z tego względu, że jak sobie przeczytamy, już Wam przeczytam jedną rzecz, gdy wykorzystanie środków zaplanowanych na dodatek osiągnie poziom 95%, wysokość nowo przyznawanych dopłat będzie proporcjonalnie obniżona. Co to oznacza? Że jeśli kasa zacznie się kończyć na ten dodatek węglowy, to kolejne osoby, które później złożyły wniosek, będą dostawać tej kasy po prostu coraz mniej. Więc wydaje mi się, że nie masz na co czekać i trzeba się po prostu za to zabrać i jak najszybciej to złożyć. Z tego względu, że możesz być w gronie osób, które po prostu nie dostały pełnej kwoty 3000. Jeśli ktoś złoży wniosek po 30 listopada 2022 roku, wniosek nie zostanie nigdy rozpatrzony, więc po prostu nie otrzymacie tych pieniędzy. Mamy dwa sposoby na złożenie tego wniosku. Pierwszy to jest sposób papierowy, po prostu drukujemy ten wniosek, uzupełniamy go i zanosimy do GOPS-u. Następnie druga opcja to jest poprzez ePUAP. Możemy wysłać ten wniosek, podpisać go profilem zaufanym i wysłać do urzędu, tak? Czyli do tego GOPS-u, który u Was obsługuje jakby Wasz rejon, Wasze miasto, Waszą gminę. Tam go składamy. Zobaczmy, jak wygląda ten wniosek. Wygląda w taki sposób. Mamy tutaj wniosek o wypłatę dodatku węglowego. Link do tego wniosku ja Wam załączę pod filmem. Tam będziecie mogli sobie pobrać. To jest strona rządowa, więc zawsze powinien tam być aktualny ten wniosek. Musimy wszystko uzupełnić wielkimi literami, nie piszemy nic małymi, wszystko piszemy wielkimi literami, to pamiętajcie o tym. I pola wyboru zaznaczamy takim V albo X. Ja zastosowałem X, bo dla mnie jest wygodniejszy. I teraz tak, pierwsza rzecz, którą musimy uzupełnić, to organ, do którego jest składany wniosek o wypłatę dodatku węglowego. Tutaj organem dla mnie jest wójt gminy. U Was to może być, załóżmy, burmistrz miasta, prezydent miasta, różnie w zależności od tego, gdzie mieszkacie, tak to należy uzupełnić. Zresztą tu macie przypis na dole, że dodatek węglowy wypłaca wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Następnie mamy część pierwszą wniosku, czyli dane dotyczące wnioskodawcy i jego gospodarstwa domowego. Tutaj musicie uzupełnić sobie po prostu imię, nazwisko, obywatelstwo oraz PESEL, osoby, która zgłasza się po ten dodatek węglowy. Jeśli chodzi o serię i numer dowodu osobistego, nie musicie tego uzupełniać, chyba że nie posiadacie numeru PESEL, tak tu jest informacja, wtedy musicie takie coś uzupełnić. Kolejną stroną, czyli stroną drugą naszego wniosku, jest adres zamieszkania. Tutaj musimy uzupełnić sobie gminę, kod pocztowy, miejscowość, ulicę, numer domu, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej. Po co to jest? Po to, aby dostać od razu informację o tym, czy Wasz wniosek został zaakceptowany i tak dalej, to w tym momencie
pójdzie to na waszego maila, więc tutaj warto wpisać sobie ten adres poczty elektronicznej. Następnie wpisujemy tutaj numer konta bankowego poniżej, numer rachunku płatniczego, na który zostanie przekazana kwota dodatku węglowego. Czyli tutaj po prostu podajecie swój numer konta bankowego, którym się posługujecie, na które chcecie otrzymać pieniądze. Poniżej mamy imię i nazwisko właściciela rachunku, czyli po prostu wasze imię i nazwisko. Następna rzecz, na stronie drugiej mamy dane członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy. Gospodarstwo domowe wnioskodawcy jest albo jednoosobowe, albo wieloosobowe. U nas jest to wieloosobowe, więc mam zaznaczone, że jest to wieloosobowe. U nas są zameldowane trzy osoby, ja, Marta i Miki, więc w tym momencie wpisałem tutaj, że są to trzy osoby. I na kolejnej stronie trzeciej musimy podać kolejne osoby, które mieszkają w tym gospodarstwie domowym, czyli w tym momencie mam tutaj Martę i Mikołaja, czyli żonę i syna. Nie mieszka u nas więcej osób, więc te reszta rzeczy zostawiam puste. Po prostu jeśli u was jest więcej osób, po prostu to uzupełniacie. Nie ma w tej jakiejś większej filozofii. Następnie na stronie czwartej, na samym dole mamy punkt trzeci. Informacja dotycząca źródeł ogrzewania na paliwo stałe. I tutaj musicie zaznaczyć, co jest waszym głównym źródłem ogrzewania. U nas jest to kocioł na paliwo stałe. Macie tutaj też inne pola jeszcze do wyboru, jak kominek, koza, ogrzewacz powietrza i tak dalej. I następnie punkt czwarty na stronie piątej. Mamy tutaj gospodarstwo domowe wnioskodawcy znajduje się w budynku jednorodzinnym z zainstalowanym w nim głównym źródłem ogrzewania. Tak to jest u nas. Jeśli na przykład mieszkacie w budynku wielorodzinnym, to zaznaczacie inną opcję. Strona szósta. Mamy tutaj oświadczenie po prostu i mamy tutaj do wniosku dołączam następujące dokumenty. Tutaj do wniosku dołączyłem jeszcze deklarację CEB, więc po prostu ją tutaj mamy. Ona wygląda w taki sposób. Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. To jest to, co składaliśmy tam początkiem roku, jak chcemy kupić węgry z PGG, też musimy mieć taką deklarację. Tak samo teraz, jeśli chcemy uzyskać ten dodatek węglowy, to również musimy mieć taką deklarację złożoną. I to tyle, jeśli chodzi o uzupełnienie tego wniosku. Jeśli mamy już wniosek uzupełniony, to możemy go spakować ze sobą i zajść do MOPS-u, aby go po prostu złożyć. Tak, możecie sobie sprawdzić na stronie internetowej wasze MOPS-y, w jakich godzinach obsługują i tam taki formularz złożyć. Ja będę chciał spróbować inaczej, mimo że mogę też zrobić w ten sposób, ale dla samego siebie i też osób, które nie są w stanie, załóżmy, pojechać do tego MOPS-u, bo nie mają czasu, bądź są chore, bądź są, załóżmy, niepełnosprawne na wózku, a potrzebują złożyć taki wniosek, to również możecie to zrobić przez internet, dlatego teraz pokażę wam, jak taki wniosek złożyć przez internet w ePUAP-ie. Pierwszą rzecz, co musimy zrobić, to jak już mamy cały taki wniosek uzupełniony, to go musimy zeskanować. Zeskanować tak, aby on nam się pojawił w komputerze, ze wszystkimi stronami, załącznikami i tak dalej. Jeśli mamy go już w jednym pliku, to możemy przejść na stronę ePUAP-u, gdzie będziemy próbowali go wysłać do odpowiedniego miejsca. Wchodzimy sobie na przeglądarkę internetową. Podam wam link do ePUAP-u również w opisie. Wygląda to w taki sposób. Pewnie już wiele osób z was skorzystało z ePUAP-u, bo jest to dosyć popularna platforma już teraz. Pierwsze co, to musicie się zalogować do ePUAP-u. Chyba że nie macie konta, to musicie się zarejestrować najpierw w tym ePUAP-ie. Ja konto już posiadam, więc w tym momencie po prostu się na niego zaloguję. Zalogować się możemy na kilka sposobów. Jednym z nich jest profil zaufany, a drugi to aplikacja mObywatel. Jeśli macie ją zainstalowaną w komórce, możecie się zalogować poprzez tą aplikację. Jeśli macie profil zaufany, załóżmy poprzez bank, to wtedy też możecie się zalogować. Teraz zaloguję się po prostu przez aplikację mObywatel, czyli w tym momencie wezmę sobie komórkę w rękę, odpalę sobie mObywatela. Zalogowałem się, teraz wybieram QR na dole po lewej stronie ekranu, skanuję kod, który pokazał się mi tutaj na stronie internetowej i potwierdzam, że chcę się zalogować do ePUAP-u. I to wszystko. I jestem już zalogowany. Jest to mega fajny sposób, szybki, przez mObywatela, nie musimy się logować do banku i tak dalej, więc jest to całkowicie przyjemne. I tak, pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, żeby ten wniosek dołączyć, to musimy odnaleźć jakby ten MOPS, do którego chcemy ten wniosek wysłać. Czyli poprzez tutaj moja skrzynka, jak sobie przejdziemy na moją skrzynkę,
możemy załatwić sprawę. Czyli w tym momencie ja chcę utworzyć nowe pismo do urzędu, więc daję sobie załatw sprawę. Następnie wpisuję tutaj miasto, w jakim ten MOPS się znajduje. I następnie wybieramy tutaj wybierz. I ważną rzeczą jest, aby kliknąć sobie pokaż sprawy dla wybranego urzędu, żeby nam tutaj nie pokazywały jakichś innych rzeczy, tylko i wyłącznie dla tego urzędu, który nas interesuje. I musimy tutaj zjechać niżej i wybrać pismo do urzędu i następnie pismo ogólne do podmiotu publicznego. Dajemy załatw sprawę. Ok, mamy pismo ogólne do podmiotu publicznego. Mimo że już tam wybierałem to wcześniej, trzeba to wpisać jeszcze raz. To jest taka głupota ePUAP-u, ale na to nic nie poradzimy, więc ponownie musimy wpisać w miejscowość, aby wybrać instytucję, do której chcemy napisać, do którego MOPS-u. Następnie wybieramy, że jest to wniosek, tak? Bo rodzaj pisma tutaj na tym jest wniosek. Tytuł pisma, wniosek o wypłatę dodatku węglowego. Możemy napisać informację, czyli treść pisma, dzień dobry. Pozdrawiam, Krzysztof Tomaszewski. Ok. Teraz poprzez tutaj poniżej mamy załączniki, więc poprzez ten przycisk załącznika możemy załączyć tutaj różne rodzaje pliki, więc wybieramy z dysku. On nam się tutaj załączy, mamy załączony prawidłowy dokument, opis załącznika, wniosek o... Następnie mamy tutaj dane, moje po prostu dane, tutaj będą wasze dane odnośnie osoby, która składa ten wniosek i dajemy dalej. Naszym oczom ukazało się pismo ogólne do urzędu. Mamy tutaj to, co wpisaliśmy wcześniej. Mamy tutaj załącznik dodany i teraz będziemy musieli podpisać to elektronicznie, aby tam wszystko się zgadzało u nich. Więc pierwsze co, to musimy przejść do podpisu, czyli przejść do podpisu i teraz będziemy poproszeni o podpisanie dokumentu. Ja sobie go podpiszę profilem zaufanym i za pośrednictwem konta bankowego, więc teraz to zrobię. Po prostu po prawej stronie musimy wybrać nasz bank. Teraz czekam na SMS-a z banku, żeby potwierdzić, że to ja jestem tą osobą, która chce się zalogować. Po wpisaniu tego SMS-a powrócimy na stronę, gdzie mamy tutaj dziękujemy, twoje pismo zostało wysłane, więc okazuje się, że właśnie złożyliśmy wniosek o dodatek węglowy. Mamy to, złożyliśmy wniosek, w taki sposób to wygląda. Możemy to zrobić za pośrednictwem ePUAP-u, możemy to zrobić osobiście. Jeśli macie pod ręką skaner, to jesteście w stanie to zrobić sami. Jeśli nie macie skanera, macie tylko drukarkę, to w tym momencie będziecie musieli się udać do MOPS-u, aby to złożyć. I to wszystko w tym filmie. Zachęcam was do oglądnięcia innych naszych materiałów. Ja się z wami już będę żegnał. Życzę wam miłego popołudnia i do zobaczenia.